autorytaryzm i zaglądanie duchów, proszę Państwa. Ludzie są ciekawi, dopiero po jakimś czasie zorientują się, że źle wyszli. Na przykład ja mówię do tego banku Polkredyt, że właściwie to na jednym kanale mam 50 tysięcy filmów. Jak puszczę troszeczkę tylko informacji na temat tegoż Polkredyt, to oni będą w 50 tysiącach filmów. Proszę Państwa, jak oni inwigilują, jak to internet informuje nas i zbierają pieniądze i co robią, albo te mafie reprywatyzacyjne, co robią, żeby się kogoś pozbyć z domu, z mieszkania, to nawet doszło do spalenia w lesie, do morderstwa. No to ja przepraszam, bardzo sprawa kryminalna. No i tak samo te banki zbierają pieniądze, do czego to dochodzi. Do czego to dochodzi, tam mobbingowanie, stalkingowanie i te inne, to jeszcze jest małe piwo, za co też się każe.